PiS złożył projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP w Sejmie 7 kwietnia i teraz właśnie, jak pan redaktor mówi, to ma być procedowane i dotyczy on możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która, jak uzasadniono, cytuję, ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. No, to nie idzie tylko o oligarchów, którym dano sygnał już prawie 2 miesiące temu, żeby ukrywali swoje majątki, tak jak premier Morawiecki, on powinien coś o tym wiedzieć, więc oni mogli ukryć, ale jeśli oni piszą, że idzie o aktywa, które mają posłużyć do wspierania rosyjskiej agresji, no to panie redaktorze, jeśli pan wyrazi jakąś opinię nieprzychylną rządowi w związku z wojną na Ukrainie, to oni mogą zająć to studio, zająć wasze konta i potraktować was właśnie jako taką ruską onucę po prostu. I na tej podstawie można zająć wszystko.